Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony GTX 980. Nie tak dawno w ankiecie zapytałem was po raz kolejny, który film chcielibyście obejrzeć. No i oczywiście bezdyskusyjnie wygrał tutaj GTX 980 w roku 2019. Tak więc w dzisiejszym materiale postaram się wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest kupić takiego GTX-a, czy może on konkurować z GTX-em przykładowo 1060. Sprawdzimy również, jak radzi sobie w grach i jakie temperatury trzyma. GTX 980 został zaprezentowany na początku roku 2014 wraz z nadejściem architektury Maxwell od Nvidia. Nie wiem, czy tylko ja, ale osobiście uważam, że architektura Maxwell była jak na swoje czasy mega rewolucyjna i przyniosła bardzo duży skok w wydajności układów graficznych. W dzisiejszych czasach GTX 980 możemy kupić po bardzo atrakcyjnej cenie, co sprawia, że taka karta może być łakomym kąskiem. Tak samo łakomym kąskiem, jak wiadomość od naszego dzisiejszego partnera. Plextor. Seria M8V wyposażona jest w wysokiej jakości kontroler i 64-warstwowe układy 3D NAND, a to wszystko w bardzo przystępnej cenie. Dowiedz się więcej w linku w opisie. No teraz to już nawet Linusowi ukradłem jego styl reklam. Moi drodzy, przed wami dzisiaj jest GTX 980 w wersji referencyjnej, czyli jest to oficjalny układ tak jak wypuszcza go Nvidia. Taką kartę graficzną możecie zdobyć za około 500 zł, co jest o wiele bardziej atrakcyjną ceną niż przykładowo kupować GTX-a 1060. Bo tak się akurat składa, że ten 980 jest kapeczkę szybszy niż taka 1060. Chociaż tutaj to też różnie wychodzi ze względu na to, że 980 bez Ti ma tylko 4 GB VRAM-u, no więc tutaj to może być troszeczkę kwestia dyskusyjna, jednakże same taktowania zegarów robią tutaj wiele. I dużo osób mówiło mi, że popełniam bardzo duży błąd kupując wersję referencyjną, ponieważ jest to karta z zamkniętym chłodzeniem typu blower. Często karty, które są z chłodzeniem typu blower, są uznawane za głośniejsze. Moi drodzy, w moim przypadku tak nie jest i wytłumaczę wam dlaczego. Moja obudowa, mimo że jest całkiem ładna, ma naprawdę fatalny przepływ powietrza, mimo to, że dołożyłem do niej kolejne wentylatory. Koniec końców, obudowa nie jest w stanie wydmuchać gorącego powietrza, które się w niej znajduje, więc karta typu blower jest o wiele lepsza do mojej obudowy ze względu na to, że bezpośrednio gorące powietrze wywala poza obudowę. I oczywiście, jeżeli ktoś z was ma fajnie wentylowaną obudowę, może śmiało kupić sobie kartę w stylu Open Design, bo wtedy takie chłodzenie będzie po prostu cichsze i wydajniejsze. Ale, no tak jak mówię, nie w moim przypadku. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do testów w grach. Nasze testy zaczynamy Overwatchem. Overwatch na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości 1080p wyciąga średnio od 100 do 90 klatek. Jest to rozgrywka bardzo przyjemna i nie ma mowy w ogóle o żadnych czkawkach. Dalej mamy Wiedźmina w Nowigradzie. Tutaj jak możecie zauważyć wyciągamy średnio około 60 klatek. Co ciekawe, w miejscach bardziej graficznych również możemy zauważyć, że klatki utrzymują się na podobnym poziomie. Jednakże, jeśli ktoś z was chciałby grać na ekstremalnych ustawieniach wieśka w 1080p, no to 60 klatek jest do zrobienia. Doom wykorzystuje API Vulkan. No i jak możecie zobaczyć, bez problemu sięgamy tutaj pułapu 100 i więcej klatek. Rozgrywka i rozpaćkiwanie demonów w takiej jakości audiowizualnej to czysta przyjemność. Ach, ten Minecraft, strasznie mnie o niego męczycie, no ale nie mi to oceniać, proszę. Tak więc Minecraft na najwyższych ustawieniach działa około 120 klatkach, bez najmniejszych problemów.
GTA 5. Ta gra potrafi rozłożyć na łopatki niejedną kartę graficzną. Jednakże tutaj możemy cieszyć się ilością klatek w wysokości około 70. I tutaj nawet w tych takich miejskich scenariuszach, gdzie bottleneckiem może być oczywiście mój Ryzen, no to radzi sobie całkiem nieźle. Wydaje mi się, jak najbardziej da się grać. Ach, to nie gra, tylko benchmark. Mowa tutaj oczywiście o Crysisie z roku 2007. Wszystko na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości 1080p, daje nam klatkaż około 80. Fortnite. Jak widzicie, Fortnite śmiga nam w okolicach 70 klatek, nawet w takich dość mocno stresowych i wymagających lokacjach. Jeżeli ktoś z was ma ambicje, żeby stać się drugim ninją, no to za pomocą 980 może to śmiało osiągnąć. Matko, tutaj aż tak się wystraszyłem, że aż kamerą ruszyłem. Przepraszam was bardzo, ale straszny ten kościół. Na samym początku obiecałem wam także test temperatur. Tak więc po około 15-minutowym katowaniu mojej karty graficznej furmarkiem, przy zamkniętej obudowie uzyskujemy mniej więcej wartości około 84 stopni. No i raczej tej wartości nigdy nie przekroczyłem, nawet jeżeli grałem w gry. Ta rzeczywiście troszeczkę się rozpędza, jednakże uwierzcie mi, nie jest to nawet w połowie tak głośno, jak ryczała moja R9-290. Na dowód tego, że moja obudowa ma naprawdę słaby przepływ powietrza, postanowiłem ściągnąć z niej front panel. No i po tym okazało się, że karta graficzna bez problemu jest w stanie zejść do 81 stopni, przy czym staje się ona też o wiele bardziej cicha. Tak więc jeżeli ktoś z was ma bardzo fajnie wentylowaną obudowę, no to śmiało może nawet kupić takiego blowera, bo staje się on wtedy dość cichy, no ale jeżeli macie dobry wentyl obudowy, to i tak lepiej jest kupić Open Design. Teraz pytanie, czy polecam kupić GTX 980? To zależy. W dzisiejszych czasach bardzo atrakcyjnej cenie możemy zdobyć również RX 570. No i tutaj możemy dojść troszeczkę do dylematów. Te karty były masowo kupowane do koparek. No i tutaj jest również troszeczkę loteria, na co traficie. No zresztą, tak to jest ogólnie z używanymi rzeczami. Nie macie pewności, w jakich warunkach ta karta pracowała, nie macie pewności, czy ktoś o nią dbał. Równie dobrze ta też mogła pracować w koparce, bo czemu by nie? Oczywiście GeForce ma takie dodatki jak w stylu hardware'owy encoder kodeku H264, więc jeżeli ktoś z was jest streamerem, bądź chciałby skorzystać z takich funkcji jak buforowanie i nagrywanie gameplayu po fakcie, no to może się okazać, że faktycznie karta zielonych będzie dla was lepszym wyborem. Moi drodzy, to wszystko zależy. Jeżeli uda wam się znaleźć RX 570 w atrakcyjnej cenie, no to może się okazać, że faktycznie on będzie lepszym wyborem, ale jeżeli stricte szukacie jakiegoś GeForce'a w miarę spoko cenie, no to myślę, że śmiało mogę takiego 980 polecić. Moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i zerknąć na inne moje materiały. Tyle z mojej strony. Na razie. Bajos. Flextor. Seria M8V wyposażona jest w wysokiej jakości kontroler i 64-warstwowe układy 3D NAND, a to wszystko w bardzo przystępnej cenie. Dowiedz się więcej w linku w opisie.